Michał Choromański. Skandal w Wesołych Bagniskach. Ta muzyka przywołuje z mojej pamięci pewną historię, którą chciałbym państwu opowiedzieć. Historia ta wydarzyła się w latach 20. w pewnej odludnej, kresowej okolicy w majątku Wesołe Bagniska. W majątku tym mieszkał pan Apolinary Roztajło ze swą starą teściową, panią Różą. Co wieczór do dworu przychodził ksiądz proboszcz, wchodził zamaszyście na taras i witał się z panem Apolinarym tubalnym, ryczącym głosem. Dzień dobry, dzień dobry. Czy będzie dziś pikieta? Czemuż to miałoby nie być pikiety? Józefo, proszę poprosić kucharza, żeby nam dał jak zwykle porcyjkę miodu i pierniki. Proszę ty zapalić świecę. Słucham, wielmożnego pana. Proszę, niech ksiądz sądzie na swoim stałym miejscu, proszę. Czy to ksiądz proboszcz przyszedł? Poznałam księdza po głosie. O, 14 aż, a nie koniec na tym. 14 dam. Pamiętam, że te damy zawsze były u hrabiego. Niechże ksiądz proboszcz opowie raz jeszcze, jak to było. Nic nie było, po prostu hrabia w każdej rozgrywce miał wszystkie damy. No cóż, komisarzu, powiadam do niego, dlaczego zamiast króli i ma się pan kobiet? Na to komisarz Zmajłow pokazywał mi wszystkie zęby w okropnym uśmiechu. Księże, powiada, to mnie się damy i mają, ja zaś wolę waletów. Bubków, powiada, woli. Mówił po niemiecku jak rodowity Wiedeńczyk, tylko literę R wymawiał z żydowska. Księże wolał, ja znowu mam 14 dam, to straszne. Za oknami, bo towarzystwo niebawem z tarasu przeniosło się do salonu, z dachu obrywały się potoki wody. Wiatr rozdmuchiwał strumienie, deszcz bębnił w parapet. Mniej więcej w taką psią pogodę pewnego wieczoru przyszedł na plebanię towarzysz Izmajłow i zapukał nachajem do drzwi. Plebania była położona o 300 kroków od dworu. Wyglądała właściwie jak maleńka chłopska chałupa. Po jej czarnym, drewnianym dachu biegały kuny. Komisarz walił w drzwi nachajem i pięścią i krzyczał. Proszę! Proszę otworzyć! Halo, halo! Paranio, opium dla czarnego ludu! Proszę, proszę księdza! Jeżeli ksiądz proboszcz nie chce ulec mym namowom i przejść na prawosławie, czy też leninizm, nie pozostaje mi nic, jak samemu nawrócić się na katolicyzm. Dyscyplina wojującego kościoła zawsze mi odpowiadała. Czy Ojciec Święty przyjmie mnie na swoje łono, proszę księdza. Lecz o tym, co nastąpiło dalej, ksiądz proboszcz nie lubił wspominać i nigdy nikomu nie opowiadał. Tylko pan Apolinary znał dokładny przebieg tej nocnej wizyty, która skrupulatnie spisana leżała w jego biurku wraz z ostatnimi listami świętej pamięci Agnieszki Roztajło. Gdy po dwóch godzinach ksiądz wychodził, pan Apolinary pukał do drzwi starej teściowej. Jak się mama czuje? Bardzo źle. A czy mama wie, że przyjeżdża Jerzy? Dostałem właśnie list z Biarritz. List, że przyjeżdża niebawem. Dobrze. Dobrze, ale teraz już dziękuję. Poproś tu Józefa. Niech Józefa tu pozwoli. Za parę dni przyjeżdża pan Wawicki. Bardzo lubię pana Jerzego, bo przypomina mi moją Agnieszkę. A czy będzie mieszkał w gościnnym pokoju? Nie. Przygotuj mu pokój komisarza. Czy jasnie panie każe zakryć dywanikiem plamy na podłodze? Ma się rozumieć. Sz,
Patrzyłam wieczorem po korytarzu, proszę jasniej pani. Wtem drzwi z tamtego pokoju rozwarły się cicho i widzę go na progu. Trzymał w ręce nachaj, a twarz miał tak zieloną, jak gdyby go mdliło. Towarzyszko, rzekł do mnie, może chcecie powąchać trochę zbawczej tabaki? Wtedy zauważyłam, że wsypał sobie do nosa białego piasku. Ale nie była to tabaka, bo ani razu nie kichnął. Była noc. Na dole po anfiladzie pokoi przechadzał się pan Apolinariusz. Z jadalnego szedł do salonu, z salonu do saloniku, z saloniku do biblioteki. Szedł wyprostowany i sztywny, jak gdyby pod szlafrokiem nosił gorset ortopedyczny. W bibliotece na stole stała butelka z koniakiem. Co 10 minut pan Apolinary podchodził do niej i nalewał sobie kieliszek. Było tak co wieczór. Lecz 13 września pan Apolinary wypił szczególnie dużo koniaku. Oczy poczerwieniały mu jak u królika, ręce trzęsły się i latały. Około północy, gdy butelka była już pusta, zgasił w domu lampy i świece i wtoczył się do swej sypialni krokiem porywczym, a zarazem chwiejnym. Za otwartym oknem słychać było zgrzyt łańcucha i psie wycie. To szczekał czarny pies komisarza. Chłopi nazywali tego psa bolszewikiem. Powiadali, że 5 lat temu, gdy we dworze stał przez tydzień oddział budionnowskiej kawalerii, politkom, czyli komisarz polityczny sztabu, były oficer carski, hrabia Izmajłow, przywiózł ze sobą małego czarnego szczeniaka, którego podobno karmił trupim mięsem. Ale wracając do zasadniczego wątku. Otóż tego wieczoru pan Apolinary zdradzał szczególne zdenerwowanie. Przed położeniem się do łóżka obejrzał nawet duży, niezgrabny rewolwer. Było to stare, 12-strzałowe, pamiętające 2 wojny i rewolucję Parabellum, którym rozsadził sobie czaszkę zakokainowany, komunizujący hrabia. Jakże się cieszę, że cię widzę. Pokażę ci twój pokój. Mam nadzieję, że ci tu będzie dobrze. Nie znam tego pokoju. A się rozumieć, jest to bardzo ładnie. Nic się nie zmieniło w tym domu. Nic się nie zmieniło, ale pomimo to wszystko wydaje się puste i zimne. Myślisz o Agnieszce, tak? No, po jej śmierci wszystko w tym domu idzie do góry nogami. Chcę z tobą pomówić o śmierci mojej żony. Przecież nie znasz szczegółów, ale może zrobimy to po obiedzie. Obawiam się, że jesteś zmęczony. Nie, skończę. Słyszałem, że mieszka z tobą pani Nowiecka. Czy jest, nie daj Boże, niezdrowa? Mama nie sypia po nocach. Spi natomiast w dzień i dlatego nie zeszła na dół na twoje powitanie. Kawę pili na tarasie. Koło schodów na klombach kwitły liliowym i białym blaskiem umierające astry. Po prawej i po lewej ręce gasły krzaki herbacianych róż. Czemu tak patrzysz? Ja? Nic podobnego. Chciałem ci tylko opowiedzieć o śmierci Agnieszki. Ho, ho, ho! Witam! Witam pana dobrodzieja. Wreszcie pan dobrodziej nas odwiedził. O, witam. No, to przyszedł ksiądz proboszcz. Poznałam księdza po głosie. Tym samym pociągiem, który przybył pan dobrodziej, przyjechał do mnie mój siostrzeniec, podchorąży. Ma dopiero 19 lat. Będziemy mieli partnera, dobrydża, nieprawdaż? Włodek, powiadam do niego, będziemy rżnęli w karty, nieprawdaż? Wyrósł tak, że wyższy ode mnie wzrostem będzie.
a powiada, że gdyby teraz spotkał hrabiego, trzasnąłby go po mordzie. Niechże ksiądz proboszcz opowie, jak to było. A nic nie było, po prostu komisarz ścigał mego chłopaka jak wyżał zająca. Wciąż siedzieli w parku na tamtej ławeczce i do dziś dnia ja nie mogę zrozumieć, o czym oni mogli rozmawiać. A pewnego razu przylapałem go, jak dawał chłopakowi tabakierkę. Słuchaj, Włodku, mówił do niego, chcę z ciebie zrobić komsomolca, ale musisz przedtem zapoznać się z tą zbawczą tabaką. Jest to kamień filozoficzny, roztarty w proszek. Potem schwycił go w pół i posadził sobie na kolana. Wtedy wylazłem z krzaków z lagą w ręku, a kysz krzyknąłem. Całkiem się nie spieszył. Pokazał wszystkie zęby i powiada, ksiądz z tą laską przypomina mi achanioła z mieczem wypędzającego pierwszą szczęśliwą parę z raju. Czy to nie świetna analogia, proszę księdza? Nie widzę! Żadnej analogii, krzyknąłem. Widzę tylko, że pan bluźnisz, komisarzu. Masz tobie, odpowiada. A czy nie mówiłem księdzu, że nie lubię dam? I mam się natomiast waletów. Wyglądał przy tym jak wariat. Włodek rozpłakał się i uciekł tak szybko, że o mało nie wpadł do sadzawki. No teraz powiada, że spralby go po pysku, gdyby był żywy. Spokój jego pamięci. A czy siostrzeniec księdza proboszcza to ładny chłopak? O, bardzo ładny. No, możesz być. Dobrze. No tak, ojej. Och, jak należy. Jakże ten proboszcz wrzeszczy. Przyszłam, żeby pomóc jasnie pani ułożyć się do snu. Jeszcze chwilę posiedzę sobie w fotelu. Gdy tylko wchodziłam do jego pokoju, zawsze tak samo siedział na tym fotelu. Nudzi mnie ten twój komisarz. Opowiem ci lepiej, jak Agnieszka wróciła kiedyś ze spaceru z panem Jerzym. Mamo, Apolinary będzie najszczęśliwszym człowiekiem. Po co ona mi o tym mówiła? Co? Jak myślisz, Józefo? Ty nie pamiętasz tego dnia i tego spaceru? A jakże, proszę jasnie pani. Zbierałam tego ranka grzyby w lasku, co poza parkiem. Wtem na górkę piaskową weszła nasza świętej pamięci dziedziczka. A trochę w tyle szedł pan Wawicki. Opadły ich widać mrówki. Pani nasza śmiała się i wciąż tarła rękami gołe nogi. Bo nasza pani zawsze chodziła bez pończuch. A pan Wawicki był jak zwykle taki dobry i usłużny. Podał jej rękę, jak gdyby schodziła tak w dół. Roześmiała się znowu i powiedziała: a jednak pan zobaczy, że mój mąż pomimo wszystko będzie szczęśliwy. Ech, taka dobra pani. Ona zawsze o naszym panu myślała. No i poszli w głąb lasu. Lecz widać, było bardzo gorąco i pani bała się przemoczyć sobie nogi. Przeskakiwała z kępy na kępę, jak ptaszek. A potem pan Wawicki znowu podał jej rękę. O tak, on jest ryszy walerysk. Czy ty wiesz, Józefo, co znaczy słowo szewalerysk? Nie, proszę jasnie pani. To przyjrzyj się, jak pan Wawicki odnosi się do chłopców. Ty wiesz, że Agnieszka umarła na tyfus plemisty. Tak, wiem o tym. Jutro opowiem ci o pewnych szczegółach. A dziś już dobranoc. Thank you.
Witam, witam pana dobrodzieja. Proszę, proszę. Niech będzie pochwalony. Przyszedłem, księże proboszczu, żeby chwilę porozmawiać. Jestem trochę niespokojny mego przyjaciela. Nie widziałem Apolinarego prawie rok i uważam, że przez ten czas bardzo zdziwaczał. Czy tak podziałała na niego śmierć żony? Może pan pozwoli na kanapę? Bardzo pana przepraszam, ale mam przykre wspomnienia związane z tym fotelem. 5 lat temu siedział tu tak samo jak pan i też częstował mnie papierosami. Więc jakże to było? A nic nie było, po prostu pani Agnieszka umarła na tyfus. Pochowałem ją, że tak powiem, własnoręcznie na naszym cmentarzu. Może pan obejrzeć mogiłę? O, jak się pan nie gorszy. Przed śmiercią spowiadała się u niej naprawdę. Nie pamiętam bardziej niewinnej duszy. A, tam ćwi. Mój siostrzeniec, proszę pana. Żadne naczynie duchowne. Naczynie duchowne? A to, jakie naczynie? To znaczy żadna gospodyni. Proszę pana, chce pan wiedzieć, co się stało we dworze po śmierci pani dziedziczki? Tragedia. Tragedia. Przypominam sobie pewną naszą rozmowę. Drogi księże proboszczu, teraz rozumiem, że nazwa naszego dworu jest bardzo dobra. No? Dotąd nie mogłam pojąć, dlaczego nazywa się Wesołe Bagniska. Więc cóż się stało? Cóż się stało, tego księdzu nie powiem. Właściwie nic się nie stało, tylko wciągnęło mnie trzęsawisko i teraz nie mogę się w żaden sposób z niego wydostać. Wszelki duch Pana Boga chwali. Dlaczego ksiądz to powiedział? Ano, tak sobie, bez znaczenia, całkiem bezmyślnie. Ciągle to tak wilgotno, wkoło są tylko same bagniska, ale kto wymyślił dodać do tego, że one są wesołe? Makabryczne połączenie. Może pani kolatorce przynieść futerko? Nie, nic nie pomoże. Już mnie wciągnęło po szyję i dlatego jest mi tak zimno i mokro. Szła? Od niej woni jakichś perfum i cała pachniała, daruj mi Boże, jak sanktyssimum. A była taka smutna, jak nigdy jej jeszcze nie widziałem. Bił od niej zupełnie niebiański urok. Księże, słucham pani kolatorki, mówię, księże, powtarza, nos, nos. Nie rozumiem. Nos, opowiedziała nos. Nie rozumie pan, nos. No, jest to bardzo zajmujące. Tak jest, tak jest. Powiedziała nos i rób, co chcesz. Pomyślałem, wariatka, i w duchu nawet się przeżegnałem. Nie pamiętam, żebym się tak kiedyś przestraszył. Chyba, że wtedy, gdy ten hrabia siedział tu u mnie. Tak było z rana, proszę pana. A co dali? Nic nie dali, bo sami biedni byli. Tak. Co dalej, pyta pan? Było to z rana. Odwróciła się i zniknęła mi z oczu jak mgiełka. Po obiedzie poszedłem do dworu. Wcale się nie zdziwiłem, gdy pan dziedzic powiedział, że jego żona jest chora. Tego wieczoru nie graliśmy w pikietę. Wróciłem do siebie i czytałem brewiarz, a w nocy ktoś puka do okna.
Proszę wielebnego księdza, proszę wstać. Proszę wstawać, we dworze jakieś nieszczęście. No, zerwałem się z łóżka, pobiegłem po święty sakrament. Przylatuję w komży do dworu i tam Józefa mówi mi, że pani już nie żyje. Po chwili przyszedł pan dziedzic w szlafroku na gole ciało. Twarz miał tak, jak zdmięta gazeta. Tyfus, mówi. Proszę księdza proboszcza, tyfus plamisty. Słyszałem o tym, ale nigdy nie myślałem, że od tyfusu można umrzeć w ciągu paru godzin. A nie, serce. Serce. Dziedzic i doktor twierdzili przynajmniej, że to serce nie wytrzymało. Pękło. No cóż, jest na pewno w raju. Ksiądz sądzi? Tak, ma się rozumieć. Ma się rozumieć. No, na mnie już czas. Wszystko to bardzo ciekawe. Ale naprawdę jestem niespokojny o przyjaciela. Chciałbym go stąd zabrać. Pan Apolinary Roztajło zwykł był wstawać wczesnym rankiem, o godzinie 7, jeśli nie 6, i po parugodzinnym spacerze kłaść się z powrotem do łóżka aż do samego obiadu. Właściwie jego codzienne spacery nie miały charakteru normalnych przechadzek. Trudno bowiem nazwać tym mianem dziwną, wprost obłąkańczą lataninę po alejach i ścieżkach parku. Zwykle pan Apolinary dolatywał do końca głównej grabowej alei i zatrzymywał się na chwilę zdyszany, sapiący koło maleńkiej, spowitej winem groty. Stał nieruchomo, rzec można w modlitewnym skupieniu, chociaż zgoła nie był człowiekiem religijnym, i przypatrywał się drewnianemu posążkowi. Potem odwracał się i pod zielonym sklepieniem gałęzi widział w oddali biały taras dworu. Drzwi na taras stały otworem. Od tarasu do groty nie było więcej jak 400 kroków, zaś parabelum niesie na przeszło 1000. Pewnego razu w willie samobójstwa Politkom Izmajłow wyszedł do parku z rewolwerem w kieszeni. Codziennie mierzę z tego progu w twarz tej oto cnotliwej niewiasty i nie mogę trafić. Chociaż wiem, że jeżeli celować między tymi oto koronami drzew, to nawet Rutkowic nie spudłuje. Chcę odbić jej nos i nie mogę w żaden sposób do tego nosa z parabelum trafić. Jaśnie pani pozwoli, że jej pomogę. O, no, chodźmy. Kiedyś też tak musiałam prowadzić pod rękę komisarza. Był, proszę pani, widocznie pijany. Źrenice miał tak rozszerzone, jak u kota w nocy. Prawie, że opadł na schodach. Był poza tym, nie wiem czemu, wściekły. Jutro każe skierować działa na samą aptekę. Zgrzytał. Całe miasteczko zbombarduje, póki nie zapłacą kontrybucji 1000 gramów. Potem ostrogami zawadził o próg i znowu upadł. Nie znoszę tych opowiadań o komisarzu. Możesz już raz dać temu spokój. Agnieszka również nie cierpiała tego zdechłego komunisty. No, mama jeszcze nie śpi. Jak widzisz, mój synu, zadajesz coraz głupsze pytania. Czy nasz gość dobrze się u nas bawi? Czy aby się nie nudzi, mój synu? Postaraj się, żeby się u nas nie zanudził na śmierć. Postaram się. I zapalisz Apolinary? Chętnie. Po koniaczku papieros zawsze dobrze smakuje. Wciąż wybieram się opowiedzieć ci o śmierci Agnieszki.
Słucham. Po twoim odjeździe w zeszłym roku Agnieszka była jakby trochę zmieniona. Na pewno był to już okres inkubacyjny. O, tak, tak, tak. Ja nie wiedziałem, że ona choruje na serce. Nie wiedziałem też, że to może się tak prędko skończyć. Ale najstraszniejsze było, że jeszcze na 2 godziny przedtem znalazłem ją w tej komórce na poddaszu. Była noc. Wyobraź sobie, siedziała wprost na podłodze. Nie wiem, o jakim poddaszu mówisz. I w jakiej komórce? No tam, gdzie chodziła co godzinę przez cały tydzień, póki jeszcze to biedne stworzenie żyło. Może źle się czujesz. Nie, dziękuję. Trzeba ci wiedzieć, że na 10 dni przed wypadkiem siedzieliśmy wszyscy w jadalnym przy kolacji, tak? Muszę ci o tym powiedzieć. Bardzo ciekawa anegdota. Siedzieliśmy w jadalni. We czworo Agnieszka, mama, ja i ten młody medyk, narzeczony siostry Agnieszki. Noc była ciepła, księżycowa. Drzwi na taras roztwarte. Agnieszka przygotowywała herbatę, uśmiechnięta jak zawsze, ale jakoś bardzo smutnie. Wtem usłyszeliśmy krzyk. Ktoś w parku tuż koło domu krzyczał rozdzierającym, przenikliwym głosem, zupełnie jak baba, która rodzi. Agnieszka zerwała się pierwsza, była blada, ale wciąż jeszcze uśmiechnięta. Można było pomyśleć, że ten uśmiech zastygł na jej twarzy. Krzyk zamilkł, ale zaraz znowu się rozległ. Tym razem po innej stronie domu. Był wstrętny. Ktoś umiera! Krzyknęła Agnieszka i rzuciła się ku drzwiom. Ale w tej samej chwili na taras wbiegł Stangret i krzyczy: złapałem! Pani dziedziczko! Stangret zjajany jak po jakiejś walce trzyma pod pachą zawiniątko, które wyrywa mu się. Kuna! Powiada. Napijesz się jeszcze. Napisy nie wiedzieliśmy, co z nią zrobić. Znaczy z tą kuną. Więc odnieśliśmy ją z początku do kuchni i daliśmy mleka na spodeczku. Właściwie to wszystko robiła Agnieszka. Może się oswoi, powiedziałem do niej. Jeśli chcesz, można będzie dla niej zrobić klatkę. Józefa zdjęła ze ściany lampę i schyliła się nad nią. Wtedy, rozumiesz, zaczęła się kręcić. Kręcić się i wrzeszczeć. Nie rozumiem do dziś, co jej się mogło stać. Kręciła się w kółko tak szybko, że nie można było zrozumieć, gdzie jest jej głowa, a gdzie ogon. Był to wprost jakiś szał, a jej krzyk był tak zły, był jeszcze gorszy, przenikliwszy niż wtedy w parku. Było w nim tyle obłąkanczej tęsknoty, cała otłań tragedii i męki. Mama powiedziała, na pewno się wściekła. Ktoś ze służby się zasmiał, a ten młody medyk nagle zasmiał się również. I wtedy Agnieszce drgnął podbródek. Ja wiedziałem już, co to znaczy. Wszyscy się śmiali. Kuna kręciła się. Agnieszce podbródek drgał jeszcze więcej. Wyciągnąłem do niej ręce, ale było za późno. Nie śmiać się! Krzyknęła. Potem podeszła do medyka i powiedziała już zupełnie spokojnym głosem. Durniu. Było to bardzo dziwne. Przecież znaleźć Agnieszkę nigdy się nie unosiła. Medyk na drugi dzień wyjechał. Agnieszka była bardzo roztrzęsiona. Sama odniosła kunę na poddasze do komórki i słyszałem, jak co godzinę chodziła do niej. Potem znalazłem ją znowu w noc przed wypadkiem. Cóż, kuna? Zdechła po tygodniu. Śmierdziała strasznie. Może chciałbyś zobaczyć tę komórkę? Nie bardzo. Nie bardzo. Ale to szkoda. Otóż wieczorem tego dnia szukałem po wszystkich pokojach, ale nic jej nie było. Znalazłem ją w pokoiku, gdzie zdechła kuna. Zapaliła zapałkę i zauważyłem, że siedzi wprost na podłodze i ręką wciąż pociera sobie nos, jak gdyby miała katar. Na miłość boską, co ci jest? Krzyknąłem. Uśmiechnęła się mechanicznie, rzec można, że po prostu
wyszczerzyła zęby, że te jej zęby przypomniały mi wtedy, nie wiedzieć czemu, wyszczerzony pyszczek biednej kuny. Wziąłem ją na ręce i zniosłem po schodach. Była na wpół przytomna. Jesteś już dziś zmęczony, Apolinar. Dokończysz mnie jutro. Teraz pozwól, że odprowadzę się do twojego pokoju. Nie jestem śpiący. A ty chcesz spać? Jeżeli nie chcesz spać, to może być coś zagrał. Prawa ręka Wawickiego, zgodnie z wielopłaszczyznową konwencją kompozytora, dotknęła kilku rozkreślnych nut, a potem ruszyła synkopami do oktaw dolnych, podczas gdy lewa ręka wykonywała to samo w kierunku odwrotnym. Oba głosy, każdy na swój sposób, zaczęły opowiadać pewną historię i ich opowieści, splecione w całość, tworzyły opowieść trzecią. 5 lat temu umarł komisarz. Oto już rok, jak nie ma Agnieszki. Ale co będzie z tą trzecią, pośrednią melodią? Zawirowały, zwiędłe, zmarłe liście jak nieboszczyki. Trujące grzyby pstrzą się między pniami jesiennych drzew. Grota. Ta, komisarz się nie mylił. Jeżeli między dwoma z tych kamieni umieścić lufę i nawet nie patrząc, nie celując, wystrzelić, kula przemknie sama jak wymierzona pod koronami drzew i utkwi w środku drzwi, mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie znajdowało się serce komisarza Izmajłowa, kiedy strzelał z progu tarasu do przenajczystszego posągu. Innymi słowami, wróciłaby. Jednocześnie na górze garbatej pani Róży Nowickiej, drzemiącej w fotelu, przyśniła się córka Agnieszka. Co ci jest, córeczko? Mamo, podniosłam mu chustkę. Jaką chustkę, córeczko? Co ty takiego mówisz? Chustkę do nosa. Wypadła mu z rąk, gdy rozmawialiśmy na ławce w ogrodzie. A było to tak. Rok temu wieczorem w świetle księżyca siedzieli Agnieszka i pan Wawicki na ławeczce w Grabowej Alei. Księżyc z puchniętym żółtym cielskiem zwolna przewalał się nad ich głowami. Gdzieś w parku 2 razy tęskno huknął puchacz. Przecież tyle razy mówiłaś o tym, że Apolinarze będzie szczęśliwy. O, nic mnie nie obchodzi jego szczęście. W takim razie cieszę się, że wyjeżdżam. Wiedziałem zresztą, że tak się skończy. Znowu w głębi ogrodu, ale teraz po lewej ręce huknął puchacz. Potem ławeczka nagle skrzypnęła. Agnieszka przechyliła się naprzód i wprost zwaliła piersią na ramię Wawickiego. Daj usta. To nic nie pomoże. Wyjeżdżam jutro. Łajdaku! Łajdaku! W tej chwili Wawicki, który trzymał w ręku chustkę, wypuścił ją z palców. Twarz miał zupełnie złotą. Płynna zgnilizna księżyca pokrywała ją połyskującym fosforem. Wawicki był zmęczony albo znużony, gdyż czoło miał wilgotne, więc chciał je otrzeć chustką. Podniósł rękę, ale wówczas właśnie krzyknęła: Łajdaku! I chustka wypadła mu z palców. Ohydna scena wisiała na włosku. Ale dźwięk dochodził zdeformowany w postaci syku. I wtem stała się rzecz niespodziana. Agnieszka zaczęła się powoli pochylać ku ziemi. Wawicki widział jej kark pokryty puchem, zsuwające się w dół ramiona, plecy i szeroką, falującą miednicę. Wtem Agnieszka wyprostowała się i wyciągnęła do niego rękę. Masz. Zgubiłeś chustkę. Podniosłam mu chustkę, mamo. Jaką chustkę? Co ty opowiadasz, córeczko? Jesteś chora. Jestem chora. Stara pani Róża obudziła się.
Nabrzmiałe, biedne kolana ścierpły, ale bała się je rozetrzeć, bo przecież leżała na nich głowa córki. Ale nie teraz. Teraz w pokoju filowała mała naftowa lampka i było pusto. Na dole zaś prawa ręka opowiadała powtórnie treść pewnej melodii, podczas gdy lewa opowiadała ją od końca. Wtem pan Apolinary dotknął ramienia Bawickiego, który przestał grać i odwrócił się. Pan Apolinary zaś rzekł z nieoczekiwaną pijacką łagodnością: co? Ale bez blagi, Jerzy. Ale nie rozumiem. Bez blagi. Opowiedz mi bez blagi, o czym rozmawialiście z Agnieszką wtedy na ławeczce? Na jakiej ławeczce? Poczekaj, nie. Poczekaj. Wiem, jaka to była rozmowa. Nie wiem tylko jednej rzeczy. Nie wiem, czy przyznałeś się jej, że jesteś... Cóż to za skandal? Nie wiem tylko, czy przyznałeś się, że jesteś chory! Jaki chory? O, zupełnie co innego było 5 lat temu. Hrabia Izmajłow zachowywał się całkiem inaczej. Hrabia Izmajłow stał w tym samym miejscu za fortepianem, gdzie obecnie Jerzy Wawicki, a jeżeli był również blady, to nie z przerażenia, tylko z nudów i kokainy. Z syfilityku. Przeraźliwym basem krzyczał na niego sam naczelnik siwaszskiej dywizji. W dużej czarnej papasze, w czarnej burce zwisającej do podłogi, naczelnik dywizji wrzeszczał: pensjonarka! Zamaskowany białogwardzista! Syfilityczny pasożyt! Cóż za skandal! Cóż za skandal! Po co ja przyjechałem? Przecież on stał się zupełnym alkoholikiem. Chorym człowiekiem, wariatem. Muszę do niego na pożegnanie napisać. Hej, mój drogi, wyjeżdżam jutro. Zanadto często i uporczywie powtarzałeś pewne rzeczy, aby nie zrozumieć w końcu, co cię tak niesłusznie, a nawet chorobliwie męczy. Tak jest. Tylko powiem, chorobliwa męka może cię usprawiedliwić i wytłumaczyć w mych oczach. Brakuje mi słów, aby opisać wzburzenie i niesmak, jaki mam na samą myśl o dzisiejszej karczemnej scenie, podczas której zachowałeś się w stosunku do mnie. Twojego starego przyjaciela. Jak wobec? Naprawdę nie wiem kogo. Daruj mi, lecz tego rodzaju scen więcej widzieć nie chcę. Nie wiem, jakie stosunki łączyły cię rok temu z żoną, lecz ze zachowania twego wynika, że nie tylko śmierć tak tobą wstrząsnęła. Daję ci uroczyste słowo honoru, że nawet cienia miłosnego zainteresowania nie było w naszym stosunku. To powinno ci wystarczyć. Mogę jeszcze dodać, że przeciwnie, miałem niejednokrotnie dowód i okazję przekonać się, jak głęboko i szczerze pani Agnieszka ciebie kochała. Rozmawialiśmy o tobie z panią Agnieszką bardzo często i zawsze mówiła mi o tym, że jedynym celem jej życia jest twoje szczęście. A jeżeli po prostu pójdę do księdza proboszcza, naprawdę to najlepsze wyjście. Przecież on mógł mnie zabić. Wstanę bardzo wcześnie i przez park przejdę do plebanii. A stamtąd poślę kogoś po rzeczy. Schowałem się za fortepian. Kiedy skoczył naprzód, natknąłem się na jakąś zaporę. Ale co to mogło być? Co on mi mówił? Skandal! Cóż za skandal! Gdzie jesteś?
Teraz powiem ci całą prawdę. Ma się rozumieć, że nie było żadnego tyfusu. Skądże znowu tyfus? Zresztą sam wiesz o tym najlepiej, skoroś tu przyjechał. O niczym nie wiem. Kłamiesz! Ty wiesz, że Agnieszkę się powiesiła w komórce, gdzie zdechła kuna. Na miłość bosku! Rządź się butelkę! Nie uderzę, nie uderzę. Czy otrzymywałeś od niej listy? Co to za skandal? Więc ja ci opowiem. Przyszedłem do niej w nocy, bo byłem bardzo niespokojny i prawie wszystko już przeczuwałem. Zapukałem do drzwi. Agnieszko! Nie czekałem nawet sekundy i po raz drugi nie zawołałem i nie zapukałem. W pokoju nikogo nie było. Wiedziałem, gdzie należy jej szukać. Wbiegłem po schodach, było ciemno. Na korytarzu o mało się nie wywróciłem, ale widocznie jakaś siła przy każdym potknięciu podchwytywała mnie pod pachy i stawiała na nogi. Psim węchem odszukałem drzwi do komórki, przekroczyłem próg. W komórce było ciemno, lecz widać było w powietrzu pośrodku komórki huśta się biała suknia. Coś ty zrobiła. Zawołałem. Chwyciłem ją pod kolana i uniosłem trochę do góry. Była już zimna. A kiedy wreszcie doktor przyjechał, to wiesz co? Znalazł w jej gardle plamy. W jaki sposób znalazłem się w łóżku? Gdzie Jerzy? Parabelum jest na swoim miejscu w porządku. Sądzę, że tego bym nie zapomniał. Niepotrzebnie go wystraszyłem. Trudno. Muszę być konsekwentny. Wyproszę go do parku. Na jego przestrach w końcu liczyłem od początku. Na pewno pójdzie na plewanie. O to mi właśnie idzie. Bo żeby znaleźć się w parku, on musi przejść przez drzwi ze stołowego pokoju. Na taras przez te właśnie drzwi. A więc twarzą ku grocie. Mój ty biedny. I moje ty kochanie. Wierzaj mi, że kochając cię na swój sposób, marzyłam tylko o tym, żeby uczynić cię szczęśliwym. To, że dziś skończę ze sobą, nie stoi w najmniejszym związku z twoją osobą. Ani w ujemnym znaczeniu, ani w dodatnim. I to właśnie powinno cię zaboleć najbardziej. Lecz powtarzam, że w ostatniej chwili nie chcę już przed tobą kłamać. Za dużo ostatnio kłamałam i mam do siebie wstręt. Kłamałam przed tobą, chociaż dotychczas wydawało mi się, że do kłamstwa nie jestem zdolna. Wszystkie jesteśmy do tego zdolne. Przecież gdy wracałam ze spacerów z Wawickim i gdy spokojnie, jakby nigdy nic, rozmawiałam z tobą, nie czułam ani wyrzutów sumienia, ani wstydu. Nie czuję wstydu nawet teraz, kiedy wyznaję ci, że byłam kochanką twojego przyjaciela. Oddałam się Wawickiemu pewnego razu w lesie i wierz mi, i nie nazwij mnie cyniczną, lecz od dawna myślałam tylko o tym, żebyś ty był szczęśliwy. Ty tego nie zrozumiesz, ale zrozumiesz co innego i o to właśnie mi idzie. Mianowicie piszę po to, byś się na nim zemścić, bo to będzie najlepsza zemsta, bo on jest tchórz, a nie po to, by się przed tobą spowiadać. Mój ty biedaku i moje ty kochanie. Tchórz, tak. Tak, on jest tchórzem. Gdzie ty jesteś? A, jesteś tu. Tu. A to mama jeszcze nie śpi? Zawsze zadajesz głupie pytania. Niedługo zapytasz mnie, czy mama jeszcze nie umarła? Cóż ty takiego czytasz? W twoim pokoju śmierdzi wódką. A w moim, wyobraź sobie, śmierdzi perfumami. To mama dzisiaj nie spała? Właśnie, że spałam.
Jak długo Pan Bóg każe mi wysłuchiwać twoich pytań? Spałam, mój synu, spałam. Zdrzemnęłam się w fotelu i kiedy się obudziłam, poczułam, że w moim pokoju śmierdzi perfumami. Jakimi perfumami? Nie znam się na perfumach, mój synu. Może to był Bijan, może Piwy. Wiem tylko, że nie mam ani kropli tego paskudztwa w moim pokoju. Skądże więc ten odór się wziął? Ty nie wiesz, mój synu? U nas w domu tylko pan Jerzy jest zawsze uperfumowany. Czy mama chce przez to powiedzieć, że Jerzy był w jej pokoju? Alboż ja wiem, mój synu. Wiem, że przez sen słyszałam jakby skrzypnięcie drzwi. Potem w istocie ktoś do mnie wchodził. Kiedy otworzyłam oczy, nie było nikogo. Poczułam tylko ten zapach. Nie sądzisz przecież, że twój gość chodził po nocach po cudzych pokojach? Nie wiem. Może coś takiego się stało? Możeś go czymś obraził? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ty na pewno nie wiesz nawet, czym to się wszystko skończy. Obawiam się, że nie jesteś dobrym, gościnnym gospodarzem. Czy aby tej nocy twój gość od ciebie nie uciekł? Cóż to za wstyd będzie. Obudzisz się z rana, a przyjaciela już nie ma. Po prostu ucieknie, bo nie zechce przebywać w domu, gdzie go obrażono. Albo ucieknie, bo nie zechce zanudzić się na śmierć. Cóż by to był za skandal? Nie spałam mocno. Wiesz, że sen mam starczy i niespokojny. Wieczorem zaś długo nie mogłam zasnąć, bo na dole wciąż wydawało się, słyszałam muzykę. To może pan Jerzy coś takiego grał? A potem ktoś zaczął krzyczeć. Cóż to były za karczemne okrzyki? Ty nie wiesz, mój synu? Na pewno to mi się wydawało, ale miałam wrażenie, że poznaję twój głos. Ma się rozumieć, że się omyliłam. Prawdopodobnie zwyczajnie panowie o czymś ciekawie dyskutowali. Potem rozległ się wrzask i huk na cały dom, jakby ktoś wyrżnął pięścią po klawiszach. Na pewno zresztą to mi się również wydawało. Cóż ty za korespondencję czytasz o tej porze? A, o mało nie zapomniałam. Czy bolszewik jest dobrze przywiązany? Wciąż się boję, żeby ten wściekły pies nie zerwał się z łańcucha. Zobaczysz, że wtedy na pewno zadusi nam wszystkie kury. Kury? Kury. Wciąż nie mówił o liście do żony. No. Może pani Agnieszka przed śmiercią napisała mu o wszystkim. Wszystko? No, przecież nic nie było. Więc cokolwiek by napisała, byłoby kłamstwem. Robi się świt. No to dobrze. Będę mógł spokojnie wyjść. Otworzę okno, powdycham świeżego powietrza. Jego szlafrok. Co on tam robi na progu? Leci w kierunku groty. Tym lepiej. Będę mógł wyjść frontowymi drzwiami. Póki Apolinar będzie biegał po parku, wyjdę na dziedziniec i przejdę na plebanię od strony kościoła. A co on tam trzyma pod pachą? Nie, na wszelki wypadek wezmę mojego Mausera. Nerwy. Cóż to za niedorzeczne wydarzenia? Wczoraj ta omyłka z pokojami, dziś... Co to będzie dziś? Byłoby może lepiej poczekać i wcale nie wychodzić. Czy tej komórce mi mówił? Nie. Czy tu nigdzie nie ma Józefy? Boże mój, kto tam tak hałasuje o tej wczesnej porze? Przepraszam, panie najmocniej.
Chciałem wyjść na dziedziniec, ale drzwi są zamknięte. Ach, to pan? Nigdy nie przypuszczałam, że to jest możliwe. Proszę mi darować. Przyzwyczajam się. Przyzwyczajam się, mieszkając na wsi, do codziennych spacerów rannych. Tak, zupełnie jak mój syn. Drzwi na dziedziniec są jeszcze na pewno zamknięte, ale przecież może pan przejść do parku przez pokój jadalny. A, to oczywiście. Raz jeszcze przepraszam, że prawdopodobnie panią obudziłem. Nie, ja już nie spałam. Pies szczekał przez całą noc i nie dawał mi zasnąć. Zostawiam pana. Pies. Do parku można jeszcze wyjść kuchennymi drzwiami. W kuchni na pewno spotkam ludzi. Józefa gotuje śniadanie, powiem mu, żeby natychmiast zaprzęgano konie. Tak, powiem tak. Józefo, albo mój Walenty, dlaczego drzwi na dziedziniec są zamknięte? Albo niech się Walenty odprowadzi mnie na plebanie, bo muszę się pożegnać z księdzem proboszczem. Co? Tak, zaraz wyjeżdżam. Proszę za pół godziny podać powóz i znieść moje rzeczy. Poza tym, wasz pan jest od wczoraj chory. Bardzo chory. Ale pan Dobrodzi zdenerwowany. Niechże pan Dobrodzi tego miodu na rozgrzewkę. Dziękuję. Nie czuję już zimna. Ale o co właściwie szło? Czy wyście się z panem dziedzicem o coś posprzeczali? Nic podobnego. Dlaczego pan Dobrodzi tymi głupstwami tak się przejmował? A? Przecież widziałem na własne oczy, jak trzymał w ręku rewolwer. Co? Rewolwer? Duży, stary rewolwer. Możliwe, że to był nagan. Dlaczego pan Dobrodzi nie opowiedział mi o tym wcześniej? No. Muszę opowiedzieć księdzu proboszczowi wszystko. No. Szare, chłodne obłoczki snuły się nad koronami drzew. Obiektywnie rzecz biorąc było dość ciepło, ale Wawicki nie mógł pozbyć się uczucia metafizycznego zimna i trząsł się niesamowicie. Ogarnęły go refleksje. Czyżby w istocie to się stało? Trzeba mieć pecha, aby to się stało teraz. Przecież dotychczas to szczęśliwie torowało mu drogę. Nawet poniekąd przyczyniło się do wygodnego i beztroskiego życia. Zrozumiała obojętność w stosunku do kobiet wynikła wskutek tego, przeistoczyła się w pogańską, radosną, błękitną miłość. Wawicki bowiem uważał, że istnieją dwa rodzaje miłości. Czerwona, to znaczy normalna miłość mężczyzny do kobiety i miłość błękitna. Trudno było zrozumieć, dlaczego tak kolorystycznie traktował tę sprawę. Możliwe, że pożyczył taki sposób wyrażania o rzeczach prostych od znajomego poety, z którym zwykle obcował za granicą. Jakkolwiek było, ta błękitna miłość nie przeszkadzała mu z nudów. Tak jest, z nudów chodzić na długie przechadzki z Agnieszką, które skończyły się... Ale czy mógł przypuścić, że tak właśnie zakończą się i że to stanie się właśnie wówczas, gdy zapomniał był o tym już całkowicie? Tego rodzaju refleksje u każdego innego człowieka miałyby charakter wyrzutów sumienia, lecz dla pana Wawickiego były na razie przedmiotem zakłopotania. Czyżby Agnieszka naprawdę zachorowała? Nie miałem prawa tego robić wówczas, kiedy to... Czyli choroba wisiała nad moim życiem. Oj, mój Boże, Apolina wie wszystko. A jeżeli tak, to on ma prawo nawet na moje życie. Teraz łatwo można wytłumaczyć jego przesadny strach i niepokój. Obciążony wstydliwą tajemnicą wiedział dokładnie, jak ten cały skandal ma się skończyć. Wszelki duch! Księżulku drogi! Księżulku drogi! Co robi kościół z
księżmi, którzy mają nieostrożność złapać francuską chorobę. Niech pan zamilknie, komisarzu. Nie, nie. Czy odmówicie biednemu grzesznikowi zbłąkanej komunistycznej owcy moralnej rady i współczucia? Cóż to za dziwaczny dwór? Te wasze wesołe bachniska, wszystkie baby, wszyscy chłopi w okolicy zamiast nosów mają czarne dziury. Zauważył wielebny ksiądz? Co? Co? Dlaczego pan Dobrodzi od razu nie powiedział mi o swej nodze? Upadł pan Dobrodzi? Gdzie? Jak? Skąd? Z płotu. W Łotku! Pan Wawicki upadł z plotu. To nic dziwnego, bo źle wysportowany. Może panu dobrodziejowi tego, no, jodyny przyniesie. Ach, to nic nie pomoże. Proszę księdza, wyszedłem z rana, aby się trochę przejść. No. Trzeba księdzu wiedzieć, że ja bardzo źle spałem tej nocy. Wieczorem Apolinary długo męczył mnie rozmową o nieboszczce żonie. Muszę wyznać, że ta rozmowa po dwakroć mnie wzruszyła. Po dwakroć. Bo tragiczny stan duszy mego przyjaciela sprawił mi szczery ból. Czułem się więc nieszczególnie. Wyszedłem do parku o bardzo wczesnej porze. Miałem jak najgorsze przeczucie. Wciąż mi się na przykład zdawało, że Apolinary bliski jest samobójstwa. Jestem, proszę księdza, człowiekiem nerwowym, wrażliwym. Kiedy schodziłem po schodach i w całym domu cisza była jak w grobowcu, czułem, że mi ciarki przeszły po ziele. Pan Dobrodzi, rzeczywiście tego zdenerwowany. Widziałem, jak Apolinary wybiegł przede mną do ogrodu. Myślałem, że go ktoś znajdę. Więc poszedłem wzdłuż płotu i oddychałem świeżym powietrzem. Przemoczyłem sobie nogi. A idąc wołałem: Apolinary, Apolinary. I oto proszę sobie wyobrazić. Ej, księże proboszczu, kiedy doszedłem do grotki, zobaczyłem jaskrawy krzak. Krzak? Nie, małe drzewko. Nie, może to były liście dzikiego wina. Owszem, grota jest zarośnięta i spowita winem. Ale jestem krótkowidzem. Przywidziało mi się, że to w istocie było wino, ale jakoś jakby zanadto jaskrawe i pstre. A potem o mało nie krzyknąłem ze strachu. Bo to, proszę księdza, nie był krzak, ani dzikie wino, ani drzewko. Był to szlafrok. Jezu Nazareński. Rozsunąłem przed sobą gałęzi i zobaczyłem pstrokaty deseń brokatu. No. Cofnąłem rękę i szarpnąłem się w tył. Czy pan Dobrodzi zawsze się tak boi swoich przyjaciół? No, jakże mogłem się nie bać, jak zobaczyłem go w tak dziwacznej pozie? O! Był zgięty w pasie. Głowę wtulił w ramiona, a obie ręce trzymał wyciągnięte przed siebie, jakby się szykował do rozcięcia nimi niewidzialnej wody. Czaił się, jak do skoku. Do skoku? Zobaczyłem koniec świata. Zobaczyłem Apolinarego w tak bezsensownej pozie, że myślałem, że mam do czynienia z wariatem. Przestraszyłem się i zacząłem uciekać w stronę plebanii. W istocie odbyło się to wszystko trochę inaczej. Wawicki włożył w oko monokl i chciwie spojrzał przed siebie. I od razu owym uprzywilejowanym narządem wzroku natknął się na rewolwer, który pan Apolinary trzymał obiema rękami na kamieniach groty. Tym się tłumaczyła jego dziwna, wyprężona poza. Z lekka pochylony tułowiem naprzód celował do niewiadomego celu. Wtłoczony w ziemię, półprzytomny stałem tak chyba z godzinę. Dobrze, że tylko tyle, bo przecież taka sytuacja mogła trwać wieczność. Straciłem go z oczu, tylko od czasu do czasu migotała przede mną czerwona, jakby krwawa szmata. Powiem księdzu proboszczowi szczerze, że chciałem jak najszybciej znaleźć się tutaj, w plebanii. No. To znaczy
Spieszyłem się, żeby zawołać księdza proboszcza i razem coś przedsięwziąć. Przecież nie można go zostawić w takim stanie. No tak. Kto umarł? Dlaczego znowu umarł? Ale tam, więc pan dobrodziej zaniepokojony wyglądem przyjaciela, a właściwie jakby jego zachowaniem. Więc pan dobrodziej pospieszył do furtki, tak? Tak, jeżeli ksiądz proboszcz chce. Szukałem furtki. Ta nieprzespana noc, ten dziwny nastrój we dworze. Poza tym, jakby to delikatnie powiedzieć, nieco niepokojąca postać, poczciwi zresztą, pani Nowieckiej. Wszystko to razem może mnie poniekąd usprawiedliwić. Oczywiście, oczywiście, no, czy, ale dobrze, ale gdzie to się stało, ta noga, rozerwane spodnie? Ach, księdze proboszczu, ja nigdy w życiu o tym nie zapomnę, więc naprawdę nie trzeba mi tego przypominać. Zresztą, zasługuje na to, zasługuje. Od początku do końca zachowywał się niekonsekwentnie. I im dalej brnął, tym mniej rozumiał samego siebie. Był kolejno zgorszony i przerażony, nonszalancki i zmaltretowany, pokorny i kłamliwy. A było tak dlatego, że ani rusz nie mógł się zdecydować, jakie ma zająć stanowisko wobec wydarzeń i faktów, które tak bezlitośnie zwaliły mu się na głowę. Z jednej strony wydawało mu się, że przeszedł prawdziwą tragedię, istne piekło. Z drugiej nie mógł się do niej odnieść inaczej, jak do pospolitego skandalu. W związku z tym co chwila zmieniał swe nastawienie i z plugawego stawał się patetyczny i na odwrót. Tak czy owak postanowił ukryć przed księdzem połowę prawdy, wskutek czego opowiadanie jego zrobiło na księdzu wrażenie bezładnego bełkotu psychopaty. Zobaczyłem biegnącego pana Apolinarego. Biegł i wymachiwał rękami. No może on się po prostu cieszył, że zobaczył pana. Jestem niezachwianie pewny, że widział kogoś przed sobą. Że kogoś ścigał. Tak? Nie będzie to przesada, proszę księdza proboszcza, jeżeli powiem, że miał minę zbrodniarza. Wymachiwał rękami i od czasu do czasu wyciągał je przed siebie, jak człowiek gotowy chwycić kogoś za gardło. On mnie nie zauważył. Bo proszę księdza, mam dotychczas wrażenie, że on mnie widział, chociaż mnie nie zauważył. Tak. To było uczucie niezwykle przekonywające. Przez sekundę wydało mi się, że nie zostałem w tyle za nim, lecz że uciekam przed nim wzdłuż ścieżki. Przyglądałem się tej scenie z boku, jak jakiś postronny widz. Amator wielkich emocji. Widziałem pałającą plamę hałata, która kreśliła gzygzaki. Widziałem, jak się zatrzymywała i nikła. Wtedy można było pomyśleć, że szykuje się do skoku. Potem znów przenaprzód i wówczas byłem przekonany, że jaskrawy szlafrok zwali się zaraz na ścieżkę, tłamsząc i dławiąc jakiegoś niewidzialnego przeciwnika przed sobą. A do tej pory nie mogę zrozumieć tego tajemniczego zachowania. No. Proszę księdza, czy mógłbym dostać konie? Konie? Tak jest. Chciałbym pojechać na stację. Zresztą wybieram się już od dawna. Ale jak ja mogę o tym teraz mówić? Kiedy tam, w parku, po chwili zniknął mi z oczu, wsiąkł jak kałuża krwi w czarną, wilgotną ziemię. Stałem jeszcze jakiś czas nieruchomo na skraju ścieżki i bezmyślnym ruchem poprawiałem wokół monokl. A pan Apolinary w istocie zniknął jak jakaś zjawa, jakby się zdematerializował. Dziwna rzecz. Wawicki wiedział, że tym razem nie zmaterializuje się z powrotem. Więc odwrócił się i szedł przed siebie, wybierając jednak najgęstsze zarośla i mimowoli kurcząc się i garbiąc. W pewnej chwili westchnął z ulgą. Ogarnął go nawet względny spokój. Szło o to, że niedaleko przed sobą zobaczył już furtkę prowadzącą na plebanię. Tę furtkę, o której marzył od wczorajszego wieczoru jako o jedynym ratunku. Nie minęło parę sekund, gdy już stał przy niej, położył rękę na klamce. Z głośnym westchnieniem przylgnął czołem do chropawej deski. Nie uczynił żadnego gestu rozpaczy. Spokojnie,
prawie flegmatycznie stwierdził, że furtka jest również zamknięta. Byłem gotów na wszystko i przelejść przez płot wydawało mi się rzeczą łatwą i możliwą. Gdy już się pochyliłem, aby zeskoczyć, coś czerwonego zamigotało mi w oczach. Jakiś ciężar zwalił się na piersi, na nogi. Straciłem równowagę i zsunąłem się na siebie. I wtedy on zaczął mnie dusić. Co też pan dobrodzie opowiada? Prawdę? To całe szczęście, że udało mi się wyzwolić prawą rękę z kieszeni. Całkiem potworny, przejmujący ból. Wydawało mi się, że zaraz wyzionę ducha. No. Więc zupełnie na oślep, nieprzytomny, wyciągnąłem z kieszeni rękę i zastrzeliłem go. No, teraz rozumiem. Teraz rozumiem. No, ale też szkoda psa. Ach, jaka tam szkoda. Chwycił mnie za łydkę, tak, że musiałem się zwalić i prawdopodobnie zdruzgotać sobie kolano. Więc tylko się na tym to skończyło. Wielkie mi rzeczy, panie dobrodzieju. Trzeba panu wiedzieć, że ja też, no, nie bardzo lubiłem tego bolszewika. Wściekle bydle zawsze dusiło mi kury. Ale, to pan dobrodziej zawsze z bronią chodzi? No, nie tylko ja. No nie, teraz pan się dobrodziej napije miodu na rozgrzewkę. Że też pan tego taki nerwowy. Trzeba było od razu mi powiedzieć, że o psa chodzi. A ja sobie myślę, co mi pan mówi o przyjacielu. No, przecież wyście się z panem dziedzicem o nic nie kłócili. Więc dlaczegoż by pan dobrodziej tymi głupstwami miał się istotnie przejmować? Wiesz, nic podobnego. Nic podobnego, przecież... Jednakże powiedziałem księdzu proboszczowi, jak to się mogło zakończyć. Więc musiałem być ostrożny, kiedy w parku spotkałem Apolinarego. To pan znowu to samo. I tu przecież powiedziałem już księdzu proboszczowi, że widziałem na własne oczy, jak trzymał w ręku rewolwer. Co? Rewolwer. Taki duży, stary rewolwer. Nie znam się na broni. Może to był nagan? Może parabellum. Parabellum? Dlaczego nie powiedział mi pan tego wcześniej? Muszę jednak opowiedzieć księdzu wszystko. Niech pan już nic nie gada. Głowa mi puchnie od tych bzdur. Wiedziałem, że pan coś przede mną ukrywa. No, słucham pana. Nic właściwie takiego. Wydaje mi się, że ja trochę zawiniłem. Ja się na tym trochę znam. To ksiądz proboszcz o tym wiedział? Wiedziałem, ale tajemnica spowiedzi. Spowiadała się? Cóż to za maskarada? Co pan tu robi? Zglilizna. Oddaj mi to, oddaj mi parabelum i siadaj. Co to wszystko ma znaczyć? To wszystko ma znaczyć, że nie masz kręgosłupa. Zresztą ja kręgosłupa też nie mam. Nie myśl, żem zwariował. Istnieje w rzeczywistości. Pomyślałem o tym, że umarłem. Zresztą, czy nie wydaje ci się, że umarliśmy razem? Przecież ty ani ja nic już nie mamy na tej ziemi do roboty. Do roboty? Zdaje mi się, że jest pan politycznym komisarzem dywizji. Z nudów i chęci dostosowania się. Nad nami ciąży przeszłość. Ani ty, ani ja nie żyjemy już w naszej epoce. Jesteśmy zupełnie zbyteczni. Dla mnie komunizm, dynamika ewolucji była tylko narkotykiem. Czymś w rodzaju kokainy. Tym samym, co dla ciebie alkohol. Jesteśmy zatruci naszą przeszłością. To może raczej pan, gdyż między nami są różnice, jeżeli nie klasowe, to w każdym razie narodowościowe.
Co mnie mogą obchodzić pańskie przeżycia rosyjskiego arystokraty? Należymy do jednego pokolenia. To nas łączy przede wszystkim. Poza tym łączy nas po prostu zbieg okoliczności. Jednakowe ustosunkowanie się do pewnej choroby. Wciąż spotykam potworne, beznose mordy. Gdy razem z baterią przejeżdżałem przez wioskę, widziałem tutejszych chłopów. Co drugi zamiast nosa miał czarną dziurę. Podobno nawet krowy wasze chorują na syfilis. Nie wiem, może mi się tylko wydaje, ale naprawdę nie mogę spokojnie patrzeć na ludzką twarz. Prawie wszystkie one gniją. I tylko oto ta pani, Matka Boża, tylko ta pani ma drewniany, wyrzeźbiony nos. Nie udało mi się do niego trafić, ale za to zrobiłem inne drogocenne odkrycie. Wiesz, o jakim odkryciu mówię. Dlaczegoż ty, zgnilizno, nie potrafiłeś go dotychczas wykorzystać? Co prawda, ten pan jeszcze nie opuścił swego pokoju. Bzdury! Jak to nie opuścił? Przecież ścigałem go przez pół godziny po parku. Mylisz się. W tym pijackim umyśle wszystko się miesza, mój drogi. Powiem ci poufnie, że on jeszcze śpi. Jak to śpi? Wieczorem po rozmowie z tobą długo czytał książkę o nocnym życiu Berlina. Co tu ukrywać prawdę? Był bardzo zdenerwowany i usnął dopiero nad ranem. Więc teraz, podłożywszy pod głowę białą dłoń, śpi snem niewiniątka. Śpi i śni o małej, nieszczęśliwej kunie. O nieszczęśliwym stworzeniu, które udławiło się ze strachu. Krócej mówiąc, śni mu się w tej chwili sen o nieboszczce, dziedziczce, o twej żonie Agnieszce. Nie ciskaj się, zaraz ci oddam Pabel. Więc śpi, ale prawdopodobnie obudzi się za jakieś 10 minut. Daję ci na to uczciwe, zagrobowe słowo honoru. Mam wrażenie, że nie opuszczałem wesołych bagnisk przez tych 5 lat. Zresztą byłoby trudno je opuścić, skoro tu jestem pochowany. Gada pan głupstwa! Muszę ci jeszcze powiedzieć, że moja żona skończyła życie równie głupio i tragicznie jak twoja. Zatruta kuna miała z czego się wieszać. Takiego rodzaju przeżyć nie rozumiem. Nie zna pan takich uczuć. Ty także nie masz o nich zielonego pojęcia. Nie po to całymi dniami pudłował. Nie po to w końcu zrobił swe odkrycie. Nic jeszcze nie jest stracone. Idź więc teraz, stań za grotą, połóż lufę między kamienie i czekaj. On zaraz zejdzie. Pokorny i na nowo bezradny pan Apolinary poddał się rozkazowi. Na środku głównej alei wzniósł się ciemny obłok, który z początku mógł się wydawać skórzanym ubraniem. Potem przypominać zaczął mglistą postać człowieka, ale wkrótce rozwiał się jak dym. Jasne i wyraziste były zarysy tarasu i drzwi, jak zawsze, czerniały otworem. Nad uchem pana Apolinarego brzmiały słowa. Już skończył śniadanie i teraz się ubiera. A teraz schodzi po schodach. Więc czekał. W istocie po chwili zobaczył, że tam w głębi coś się poruszyło. Widocznie do jadalnego pokoju ktoś wszedł. Jeszcze sekunda i na progu wreszcie ukazała się wymarzona postać. Stała w obramowaniu drzwi nieruchomo. Ponieważ lufa spoczywała między dwoma kamieniami, można było być pewnym skutku. Stało się. A teraz tylko spać.
Owszem, wiedziałem o tym, że zachorowała. Przypominam sobie nawet dość dokładnie naszą pewną rozmowę. Księże proboszczu, byłam dziś na wsi i widziałam, jaka bieda panuje w tych wesołych bagniskach. Pani kuratorka, bieda to bieda, ale teraz jest już coraz lepiej. Już jakoś sobie zaczynają dawać radę. Nawet ślepy Ignacy kupił sobie krowę. Nie, nie to mam na myśli, księże proboszczu. Bieda panuje, bo wszczepiono w nich śmierć. Proszę spojrzeć na mój pszczelnik, jak to wszystkie pszczółki pracują, rozśpiewane są i o śmierci nie myślą. To tylko człowiek jest taki niewdzięczny i psalmów nie śpiewa najwyższemu stwórcy. Gdyby najwyższy stwórca stworzył człowieka jak pszczołę, to może by i człowiek o śmierci nie rozważał. A tak, to nic innego nie ma do roboty. Byłam również u ślepego Ignaca. W istocie kupił sobie krowę. Ale czy ksiądz wie, dlaczego ten biedny chłop jest ślepy? Ano, takie mu wypadło, widać, przeznaczenie. Nie tam przeznaczenie. Po prostu wstrzyknięto mu chorobę. Słusznie. Powiadają starzy ludzie w gazetach, nawet o tym czytałem, że rząd austriacki, to znaczy, gdyśmy jeszcze pod zaborem byli, sztucznie w naszej okolicy chorobę pewną, no, z politycznych względów podtrzymywał. Bo proszę pani kuratorki, to im na rękę było. Na swój sposób rozumiem, skoro Moskale mieli przyjść, to od razu pozarażaliby się wszyscy. Albo jeszcze na rękę było jakiejś cesarsko-królewskiej mości, żeby polskie wsie zgnili i powymierali. O. Widzę, że ksiądz proboszcz w polityce się świetnie orientuje, a ja nie. Nie znam się, drogi księże proboszczu, na polityce. Po prostu pokochałam pewnego człowieka, nie wiedząc, że jego cesarsko-królewskiej mości na rękę było, żebym ja zachorowała. Ona tego nie powiedziała. Niestety, panie dobrodzieju, powiedziała. Tylko ja wówczas nie mogłem się domyślić, którego człowieka miała na myśli. A teraz domyśliłem się. Czego się ksiądz proboszcz domyśla? Męki. Więc dlatego tak mnie zdziwiła ostatnia wizyta pana dobrodzieja. Bo powiadam panu, że każdego człowieka, który się męczy z własnym sumieniem, ciągnie tu do tego domu. Sami widzicie, komisarzu, że ciągnie was do tego domu. Przyznajcie się więc do własnej słabości. Wszyscy jesteśmy ludźmi, a odnajdzie pan wielki spokój i ciszę. Przedstawicielu religijnego kultu, fajko opium dla ciemnego ludu, nie zawracajcie mi kontramarej. Wasz numer 16. A więc... Nic pan już nie ma na ziemi do roboty. Zobaczymy, kto kogo przekona. Oto kładę palec na cynglu, a lufę kieruję w sutannę księdza, pod którą bije szlachetne serce zamieszkałe jedynie przez ukrzyżowanego Żyda. Lecz skoro ksiądz proboszcz uwierzy, że z lufy do serca przeleje się kawałek ołowiu, sądzę, że w sercu powstanie panika i mieszkaniec je opuści, niczym lokator zagrożony bombardowaniem mieszkań. A kiks! Nic nie pomogą egzorcyzmy. Nie zginę z oczu niczym duch piekielny. Dość tego bałaganu! Dość się z tobą cackałem! Albo wyrzekniesz się swego Boga na rzecz komunizmu, albo zginiesz bohaterską śmiercią! O tym, co było dalej, ksiądz proboszcz niechętnie wspomina. Przeto obraz tej sceny powstawał w jego wyobraźni zawsze pokawałkowany, zawsze tylko częściowy. Był to koszmar, który niezmiennie urywał się w pewnym miejscu i ksiądz proboszcz budził się albo odzyskiwał przytomność zlany zimnym potem. Tak było. I teraz? Zresztą,
czy ja mam prawo robić panu dobrodziejowi wyrzuty? Nie rozumiem, co ksiądz proboszcz opowiadał przed chwilą o nieboszczcy dziedziczcy. Ej, że też Pan Bóg pokarał mnie wspomnieniami. To wszystko, co mi ksiądz opowiadał o chorobie, jest zaiste ogromnie ciekawe. Ale zapominamy o panu dziedzicu. Tak, tak, rzeczywiście. Co się stało? Co się musiało stać we dworze? Wszelki duch Pana Boga chwali. Pani Róża, czy tu nikogo nie ma? Dlaczego nikt nie idzie? Dlaczego nikt nie idzie? Ależ jestem tu, jestem. Tak samo i on mnie woła. Wszyscy już poszli. Myślałam, że w domu nie ma nikogo. Kiedy nagle usłyszałam wołanie, zrozumiałam, że on pozostał. Wszyscy czerwoni pojechali, ich armaty dudniły na moście, a za chałupami słychać było tętent naszych chłopców. Ech, dywany pozabierali i obrazy, a do obrusów wpakowali srebro stołowe. Wszystko, wszystko, co mieliśmy, ciągnęli na swoje wózki. Ale strach ich zdjął. Trzęsły im się ręce, bo nasi chłopcy już pod Osikową walili. W domu nikogo, sieńko. Szyby powybijali, hule, wiatr. Nagle słyszę... Dlaczego nikt nie idzie? Czy nikogo nie ma? Jestem sam! Zajrzałam przez dziurkę od klucza. Siedział na fotelu, nogi skrzyżował, z kieszeni wyjął tę flaszeczkę i rzucił na podłogę. Zaczęło świtać. Już tętent na mostku się rozlegał. Widziałam ułanów, słyszałam polskie słowa. Cwałem, wiara, cwałem. Łzy mi się w oczach kręciły. Wtedy on wyciągnął z kurtki pistolet i sobie do czaszki. Bierzcie ją za nogi. Spóźniliście się. Moja pani zawołała mnie wczoraj i powiedziała: przypilnuj, żeby bolszewika spuszczono z łańcucha i żeby wszystkie drzwi były zamknięte i żeby nikogo ze służby już nie było. Cokolwiek się stanie, Józefu, pamiętaj, żeby było cicho, żeby nikt nie biegał i żeby służba nic nie słyszała. Pamiętaj, cośmy dla ciebie zrobili. Musisz się odwzajemnić. Dobrze, jaśnie pani, ale cóż takiego ma nastąpić? Wiesz o tym, jak twój zdechły komisarz strzelał co rano do groty? Wiem. Wiesz, jak celował do posągu świętego? A wiesz, co się z moją córką stało? Żebym nie wiedziała. To kiedy ten ktoś wyjdzie na próg i stanie w tym samym miejscu, w którym stał twój zdechły komisarz, to z posągu Najświętszego kula wyleci i tego kogoś zabije. A ty pamiętaj, Józefo, nie wychodzić z pokoju. Możesz sobie chodzić po korytarzach, możesz nawet zajrzeć do jadalni, ale nic nie rób. Nie krzycz, nie wołaj. Więc z rana czułam już, że coś się musi stać. Posłałam ich wszystkich, drzwi pozamykałam i słyszę, ktoś
po schodach schodzi. Zajrzałam i widzę, że to pan Wawicki, więc do kuchni się schowałam. Słyszę, on do kuchni idzie. Za piec się ukryłam. Widzę, pan Wawicki wchodzi, taki jakiś obcy, roztargniony, wodzi oczami na prawo i lewo. Potem jak nie zacznie uciekać przez drzwi kuchni. Ach. Oj, chodzę po korytarzu. W domu cisza. Myślę sobie, któż tu teraz ma się na progu ukazać? Przecież pan Wawicki przez kuchnię poszedł. Może duch komisarza? A duch komisarza ma najświętsza panienka ukarać. Nagle drzwi skrzypnęły i widzę, starsza pani powoli schodzi schodami w dół. Myślę sobie, skoro kazała mi nie wychodzić, nie wyjdę i czekam. Więc starsza pani weszła do pokoju jadalnego. Ja za nią w ślad posuwam i myślę, co to będzie. Czyżby to ona, kochana moja pani starsza, miała stanąć na progu? Nie wytrzymałam, bo coś mnie jak gdyby ciągnęło. Proszę, jaśnie pani! Krzyknęłam, ale uwięzło mi to w gardle. Uciekłam do kuchni i pod pierzynę z głową się schowałam. A potem wydało mi się, jak gdyby ktoś w pierzynę walił pięściami. Ktoś krzyczy mi nad głową. W końcu do przybiegłam. Ale to wszystko już za późno. Za późno. Dobrze pan spał? Doskonale. A wie pan, co się stało we dworze? Że mój wuj wybiegł z takim rykiem? Nie wiem. Nie wyobrażam sobie. Też, mój drogi, tak jestem zmęczony. Zdaje się, że we dworze kogoś wołano, więc ksiądz proboszcz tam pośpieszył. Kogoś wołano? Słyszałem ze swojego pokoju jakieś babskie wrzaski. Pan to bardzo dobrze określił. Babskie wrzaski. Wzruszyło mnie słowo babskie. Pan też prawdopodobnie nie lubi kobiet. Nie lubię bab. Kobiety natomiast, no bardzo, bardzo. Zwłaszcza, jeżeli są, no, do rzeczy. Ja się łudziłem. Pan się łudził? Pan się łudził, że co? Nic. Nic. Całe nasze życie jest złudą. Nie. Dlaczego? Tego nie powiem. Czy to prawda, że pan spadł z płotu? Oczywiście, że nie upadłem. I niestety już dziś zmuszony jestem was opuścić. Panowie! Panowie! A ty czego? Panowie tam pójdą! Zabito starszą panią! No. Co ty takiego opowiadasz? Cóż to znów za skandal? Sprawdziliście jednakże moje przeczucie, że wszystko skończy się katastrofą. Zabito panią Nowiecką. Przecież to już zupełny skandal. Thank you.
Było to słuchowisko Skandal w wesołych bagniskach według powieści Michała Chromańskiego w adaptacji Hanny Szow. Obsada: proboszcz Gustaw Ludkiewicz, pan Apolinary Grzegorz Wąs, pani Róża Wiesława Mazurkiewicz, Józefa Irena Kownas, Izmajłow Marcin Troński, Jerzy Wawicki Krzysztof Wakuliński, Agnieszka Monika Kwiatkowska, Włodek Jacek Rozenek, narrator Andrzej Ferenc, realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego, opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego, reżyserował Jan Warenycia.